Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w tempie ekspresowym, bo rozumiem, że mam 10 slajdów, 10 minut, więc wypada mi po minucie na slajd. Ale pierwsze, dlaczego nie ma tu słowa informatyka, tylko techniki obliczeniowe? Otóż wydaje mi się, że w ogóle chciałem dać temu tytuł to wszystko z lenistwo, bo tak naprawdę to my liczyć nigdy nie lubiliśmy i wyręczamy się tymi wszystkimi urządzeniami, żeby robiły to za nas i tak się dzieje od setek, jak nie tysięcy lat, stąd tutaj te techniki obliczeniowe. Drugi powód jest taki, że tak naprawdę w tych technikach obliczeniowych jedno przechodzi w drugie. Klawiaturę wynalezioną prawie że w połowie XIX wieku stosujemy do dzisiaj. Widzieliśmy tu mnóstwo dalekopisów podłączanych do komputerów, które znalazły się tam dlatego, że akurat już były. I tak samo było z kartami dziurkowanymi i innymi urządzeniami. Stąd te techniki obliczeniowe. Idąc dalej, trochę o samych zakładach. Założycielem był nauczyciel, którego Niemcy podobno wyrzucili z roboty, jak to się mawia, za szerzenie polskości. Tak przynajmniej pisze się w encyklopediach, w związku z czym musiał się zająć biznesem, no i otworzył mały warsztacik, najpierw metalowy, właściwie sklepik metalowy i potem stopniowo to rozbudowywał. Można by żartobliwie nieco historię Cegielskiego, która toczyła się nawet po jego śmierci, ująć w ten sposób, że ciągle musiał od nowa budować odlewnię, bo pierwszą odlewnię Cegielski miał na ulicy Koziej w Poznaniu. Nie pozwolono mu, bo to centrum miasta. Potem odlewnią zakładów Cegielskiego były późniejsze zakłady Pomet. Cegielskiemu zabrano tę odlewnię. Potem Cegielski wybudował sobie odlewnię żeliwa w Śremie. Też usamodzielniły się jako zakład, czyli Cegielski tak właściwie ciągle te odlewnie tracił. Zakłady powstały w roku 1846. Szczyt rozwoju przypadł na lata 70. XX wieku, kiedy pracowało bez odlewni w Śremie ponad 15 tysięcy ludzi. Było tam 9 fabryk. Główna produkcja, o dwóch fabrykach tylko powiem, tabor szynowy wagonami Cegielskiego. Sporo z nas pewno przyjechało na dzisiejszą imprezę, przynajmniej ja sprawdziłem, jechałem akurat stosunkowo nowym wagonem Cegielskiego, a podobno 15 kolejnych czeka na dostarczenie do Intercity. No i silniki okrętowe napędu głównego, proszę Państwa, taki silnik okrętowy to jest specyficzna rzecz, to jest monstrum. Wygląda to mniej więcej tak, to jest ta konstrukcja tu po lewej stronie. Wysokie to jest na 15 metrów, waży 800 ton, a może mieć mocy nawet 25 tysięcy koni mechanicznych. Także kogo interesuje, tu widać wał korbowy, to jest korba wału korbowego, także tu druga, także też nie jest to takie wcale małe. Początki technik obliczeniowych w zakładach. Proszę Państwa, nie gwarantuję za te informacje, to są jedyne, do jakich udało mi się dostrzec, bo mój młodszy kolega z liceum był kustoszem muzeum w Cegielskim, ale 2 lata temu przeszedł na zasłużoną emeryturę. Tak się to jakoś dzieje, no młodsi przychodzą na emeryturę, ja ciągle jeszcze jak ten motorek zasuwam. Proszę Państwa, desktop computing, to co tak określamy tym terminem dzisiaj, tak mniej więcej to przed wojną wyglądało. Lata 40. XX wieku, czyli jak w Poznaniu się mawia za Niemca, to jest po pierwsze, że Cegielski został przejęty, ale kupiony, bo on został skonfiskowany przez władze niemieckie i następnie sprzedany do Deutsche Waffen und Munitionsfabriken. No i ci tam najpierw wprowadzili maszyny do księgowania Mercedes ad Electra, które pracowały, pamiętam je jeszcze, do 65 roku, kiedy to zostały wycofane. I również Niemcom przypisuje się wprowadzenie maszyn na karty dziurkowane Hollerita. Proszę Państwa, karty Hollerita tym się różnią od kart Powersa, że Hollerit miał dziurki prostokątne, a Powers okrągłe. Tu są te z prostokątnymi, które po upaństwowieniu Cegielskiego w 1949 roku nakazowo przeniesiono do ZUS-u w Warszawie. Proszę Państwa, lata 50. i 60. No, Cegielski był z jednej strony zwolennikiem tej małej mechanizacji, bo to było potrzebne. I tu mała wycieczka osobista. Proszę Państwa, to urządzenie
tu na górze, po prawej na rogu, jest przyczyną, być może przyczyną tego, że ja tu przed Państwem stoję, bo kiedyś ojciec zabrał mnie na gwiazdkę firmową dla dzieci w swojej firmie, ale przed gwiazdką wstąpiliśmy jeszcze do biura, no i tam stała właśnie ta nowiutka taka maszyna Rheinmetall mnożną i mnożnik się wprowadzało, naciskało się klawisz, coś tam chrzęściło w środku i wszystko się liczyło samo. Ojciec poszedł jako szef czynić honory domu na gwiazdce, ja zostałem przy tej maszynie i nawet po zakończeniu imprezy gwiazdkowej trudno było mnie od niej oderwać. Ale tyle wycieczek osobistych. Proszę Państwa, no musiał Cegielski sobie kupić, skoro miał już te maszyny na karty dziurkowane i mu je zabrano, to kupił sobie nowe, najbliższe były w Czechach wówczas, a Czechy jeszcze od przedwojny produkowały maszyny konkurencyjne do systemu Hollerita na systemie Powersa, który różnił się tym, tak jak tu na tej karcie widać, różnił się między innymi okrągłymi dziurkami. No i również sporo zrobiły maszyny do księgowania Astra, Ascota, produkcji NRD. Kilkadziesiąt ich pracowało u Cegielskiego gdzieś do końca lat 70. I jak widać z tych dat, te wszystkie techniki, tak jak powiedziałem, nakładają się na siebie. To nie było tak, że jedna się kończyła, zaczynała się następna. To wszystko przepływało płynnie, jedno w drugie. Proszę Państwa, lata 70. Rozwój technik kart dziurkowanych, prawie 10 milionów kart dziurkowanych rocznie zużywał Cegielski. Liczono wtedy nie tylko płace i księgowość, ale przede wszystkim na kartach uruchomiono, co było dosyć ewenementem, jak na tamte czasy, tak zwane techniczne przygotowanie produkcji. Dalej maszyny do księgowania dostały już elektronikę, ale proszę Państwa, przełom w roku 94. Zakupiono dużą, jedną z największych wówczas w Polsce maszyn, maszynę firmy ICL, system 4, model 72, która była angielską logiczną kopią maszyny RCI Spectra, a ta zaś była klonem maszyny IBM 360. No i proszę Państwa, tu na dowód tego, że w ogóle coś z komputerami miałem do czynienia, widać mnie akurat przy tej maszynie. I proszę Państwa, po czym pojawiły się w miejsce kart dziurkowanych, które no komputer potrafił czytać, ale to do komputera nie pasowało, pojawiły się te maszyny. To jest rok 94, chyba nie. 84. Które? Do roku 94 ta maszyna pracowała. Także to nie był 94, nie, 74. Zaraz, tu wyraźnie widać, do 94, a pojawił się w 74 mniej więcej. I proszę Państwa, komputery do zbierania danych, o których tu już słyszeliśmy od Staszka Jaskulskiego, mianowicie, co było charakterystyczne dla tych komputerów, w nich pracowały procesory, bardzo wówczas modne, Nova 1200, określane mianem, jak to się ładnie wtedy mówiło, uniplanarnych, to znaczy nie był to jeszcze obwód scalony z procesorem, ale cały procesor był na jednej płycie już zbudowany. Proszę Państwa, te Nova 1200 wsławiły się tym, że latały w rakietach balistycznych i jak zostały zwolnione z wojska, to wtedy masowo ruszyła produkcja wszelkiego rodzaju mini i mikrokomputerów o nie opartych. Również uczelnie się pastwiły dość mocno, to znaczy studenci na uczelniach pastwili się nad tymi komputerami. U nas najpierw były to firmy Redifon, komputery Siczek, jeden taki kupiliśmy, po czym kupiliśmy Mere 9150, to w zasadzie było identyczne, tyle że to była już produkcja krajowa. Proszę Państwa, lata 80. Pierwszy komputer osobisty z procesorem jeszcze 80-88, nawet a nie 86, pojawił się w roku 84. Komputery ICL DRS-20 to były już Distributed Resource System, czyli takie, które nadawały się do stosowania gdzieś w małych wydziałach. Pojawiły się rok później. Jeszcze rok później podjęliśmy próbę działania na komputerach SM4. Niestety skończyło się to bardzo źle. Niewiele się z tego dało wycisnąć i zrobić. W 88 roku kupiono pierwszy system CAD-CAM.
No i jeszcze za starego reżimu w roku 88 ośrodek obliczeniowy zakładów zmienił się w spółkę. 100% własności zakładów. Spółka działa pod tą nazwą do dzisiaj. No i proszę Państwa, również wtedy wspomniane już przez Staszka sekcja PTI, Klub Użytkowników Komputerów firmy ICL zaczął działanie, gdzie zresztą w dwóch kadencjach miałem przyjemność prezesować. O tym jeszcze trochę za chwilę. Załatwienia dam, że formalnie do dziś nie zakończył działalność. No, bardzo ładnie. Wisi na ewidencji. Proszę Państwa, w latach 90. sieci lokalne, głównie Novell Network, tu muszę nawiązać do, znowu zrobić taką wycieczkę w bok, mianowicie pierwsze szkolenie z Netwera, dwie panie u mnie pracujące pojechały na takie szkolenie, prowadził je nie kto inny jak siedzący tu Jarek Deminet, przyjeżdżają dziewczyny z szkolenia, ja się pytam, no i co, jak wypadło szkolenie? Jedna mówi, jaki mądry, a druga wzdycha, a jaki przystojny. Proszę Państwa, wtedy... wtedy właśnie stary komputer mainframe jakby już troszeczkę nie domagał, w związku z czym podjęliśmy decyzję, która była też ewenementem, o zakupie dwóch komputerów od razu, żeby rozdzielić ogień od wody, czyli tak zwany development and testing robić na jednym komputerze, a produkcję na drugim. Kupiliśmy dwie maszyny. Pierwsza to był ICL System 39x35 w 92 roku. Proszę Państwa, ta maszyna miała wszystkie urządzenia zewnętrzne podłączone światłowodami. Nie było drugiego wówczas takiego komputera na całym świecie. To jest to, co dzisiaj znamy, jak się podłącza macierze dyskowe. I miała również drugą rzecz niepowtarzalną, tak zwany Content Addressable File Store, czyli pamięć dyskową adresowaną przez zawartość. Coś a la wyrażenie SQL można było zadać kontrolerowi dyskowemu i on to wykonywał, zwalniając procesor do innych zadań. Druga maszyna to produkcyjna, została zakupiona rok później, był to większy model. I proszę Państwa, był to pierwszy zakup komputera w leasingu w Polsce w ogóle. I zamiar był taki, że w tym leasingu ten komputer będzie co 3, najdalej 5 lat wymieniany. Niestety tak się... Chyba nie pierwszy, bo ja kupiłem pierwszy wcześniej w końcu. No, dobra, drugi, okej, okay, drugi. I proszę Państwa, co charakterystyczne, znowu nam ten pan się plączy przez tymi komputerami, trzeba będzie go tu chyba wyciąć jakoś. Proszę Państwa, to co tu widać na pierwszym planie, to była pierwsza w Polsce macierz dyskowa o niebywałej, fantastycznej pojemności 20 gigabajtów. I o tej macierzy, proszę Państwa, za chwilę jeszcze co nieco. Również wówczas zakupiono mikrokomputery modularne, składane tak jak klocki Lego z różnych kawałków ICL DRS-300. I proszę Państwa, tutaj widać radosny moment wyładunku tego całego sprzętu z ciężarówki przed zakładami, bo to z komputerami to jest tak jak z samochodami. Pierwszy radosny moment, jak się kupuje, drugi, jak się go pozbywa, zdaje się. I proszę Państwa, lata 90. co jeszcze było? Trzecia, być może będą protesty, trzecia w Polsce sieć FDDI w przemyśle. Fibronics przez krakowską firmę Ascomp zamontowana. Były to dwa pierścienie, każdy 2,5 km światłowodu, cztery węzły, zawrotna jak na tamte czasy szybkość 100 megabitów na sekundę. No i proszę Państwa, sekcja PTI, Klub Użytkowników jeszcze raz. Otóż ten dysk, tę macierz dyskową pierwszą, którą Państwo przed chwilą widzieliście, to była okazja do zrobienia jednodniowego seminarium. I takie kwartalne seminaria w różnych zakładach odbywały się każdego roku. Na to seminarium obejrzeć tę macierz dyskową przyjechała prawie setka osób z całej Polski. Taki to był ewenement. Do roku sekcja odbywała swoje konferencje.
No i byliśmy członkami międzynarodowego stowarzyszenia takich klubów. Współpracowaliśmy z Wielką Brytanią, Czechami, Węgrami. Proszę Państwa, to jest delegacja, nie wiem z którego roku zdjęcie, ale gdzieś wczesne lata 90. Delegacja najliczniejsza na to się nazywało Association on Mainframe System Users w Wielkiej Brytanii. To jest polska delegacja z wyjątkiem jednego tego pana, który stoi obok mnie, w samym środku właściwie, jest to nasz nieżyjący już niestety kolega z Czech. To jest właśnie to seminarium, na którym temacie prezentowano. No i na końcu właśnie ten czeski kolega i kolega z Cojgu, pewno niektórzy poznają, stoją właśnie przy tej macierzy. Tu Jurek, mówiąc o tych materiałach, do których dotarł, pokazywał nam również broszurkę z telewizyjnego kursu informatyki. Otóż, proszę Państwa, Cygielski specjalnie zakupił magnetowid, urządzenie, które kosztowało wówczas, nie wiem, parę tysięcy dolarów, trzeba było mieć wszelkie zgody i tak dalej, po to, żeby te wszystkie kursy rejestrować. Te wszystkie kursy były rejestrowane. Broszurek zakupiono odpowiednią ilość, sam byłem jednym z wykładowców i przeszkolono na tym kursie wówczas w zakładach kilkaset osób z tak zwanego personelu kierowniczego, aż do szefów rozdzielni warsztatowych łącznie. To była bardzo ważna akcja, bo spowodowała, że przynajmniej w załodze mieliśmy nieco sprzymierzeńców. Nie poruszyłem aplikacji i zastosowań komputerów, no bo 10 minut to było za mało. Było to z jednym wyjątkiem, mniej więcej to samo, co robili wszyscy. No i proszę Państwa, obrazek nie na temat na koniec. Ja już z Cegielskim nie jestem związany od 15 lat. W tej chwili jestem tym wstrętnym bankierem siedzącym tu pośrodku, krwiopijcą i przyczyną kryzysu, który zostaliśmy niedawno pędzenia. Proszę Państwa, ten obrazek to jest też bankier, jego klient i pośrodku między nimi komputer, ale to już jest na zupełnie inną okazję. Dziękuję bardzo.